Stan zdrowotny lasów w Polsce badany jest rokrocznie przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Raporty z tych badań publikowane są na stronie Instytutu. Badania te opierają się przede wszystkim na pobieraniu próbek w terenie i analizowaniu ich w laboratorium. Czy można jednak zastosować inne techniki badawcze do określenia stanów lasów w Polsce? Rozwiązaniem może być wykorzystanie danych teledetekcyjnych. Roślinność ze względu na swoje parametry biofizyczne specyficznie odbija promieniowanie elektromagnetyczne. Intensywność odbicia promieniowania w zakresie światła widzialnego zależy od zawartości chlorofilu w roślinie i efektywności zachodzących w nim procesów fotosyntetycznych. Z kolei odbicie bliskiej podczerwieni pozwala nam między innymi na odróżnienie roślinności iglastej od liściastej. Wpływ na odbicie promieniowania w zakresie średniej podczerwieni ma jedynie ilość wody, która znajduje się w komórkach roślinnych. Powyższe zależności wykorzystać można w analizie stanu roślinności. Od wielu lat naukowcy i praktycy próbują znaleźć jednoznaczny wskaźnik oceny stanu zdrowotności lasów. Jednym z nich jest wykorzystanie współczynnika NDVI, czyli inaczej mówiąc znormalizowanego współczynnika różnorodności wegetacji. Przyjmuje on wartości od minus 1 do 1. I tak, jeśli współczynnik ma wartości poniżej zera, oznacza to, że na badanym terenie nie występuje żadnego rodzaju roślinność. Jeżeli współczynnik oscyluje przy wartości 0, oznacza to, że na badanym terenie mamy do czynienia z wodą bądź odkrytą glebą. Dla roślin w dobrej kondycji współczynnik ten przyjmuje wartości od 0,4 do 0,8, natomiast jeżeli roślina ma złe warunki do życia, jest podsuszona, współczynnik ten może spaść od 0,3 do 0,4.